Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i Forager, czyli malutka, przyjemna gierka, w której gramy tytułowym zbieraczem, czyli będę powiedzieć takim malutkim, przyjemnym ludkiem i co tu dużo mówić, jest to po prostu wielki, piękny symulator zbierania, którego śledziłem już od czasów alfy, jednak dopiero dziś za sprawą wspaniałego Humble Bundle, który przy okazji właśnie jest wydawcą tej oto produkcji, mam okazję zagrać, bo nareszcie było w Monthly. A jak wiecie, mój budżet nie jest na tyle duży, żeby kupować sobie często jakieś gry, więc polegam po prostu na tym tańszym Monthly. Ale dobra, mniejsza z tym. Za chwilę zaczynamy gierkę. Z chęcią zobaczę, jak to się pozmieniało, od kiedy ostatnio widziałem jeszcze jakieś tam gameplaye z alfy. I na wstępie jeszcze powiem tylko jedną rzecz. Jeśli się nie mylę, gierka powstała za sprawą jednego człowieka, który właśnie ma pseudonim Hopfrog, tak jak ten w sumie developer, no de facto to jest on. Ale mniejsza z tym. No właśnie, jeden człowiek stworzył to jako game jam. Historię miał dosyć burzliwą, nieprzyjemną, ale może nie będziemy się tym przejmować. Zaczynamy gierkę. I żeby nie było, nie ruszałem niczego tu. Okej, są tu jakieś inne tryby? A. Dobra, nie mogę nic zmienić niestety tutaj. Okej, więc klasyczny, standardowy, oryginalne doświadczenie Foragera. Zbieraj surowce, buduj swoją bazę i rozszerz swoje imperium. Gramy. W sumie nie wiem co jeszcze. Okej, okay. Escape to menu. Tutaj mam jakieś budynki. Piecyk. Kuźnia. Stacja do tkania. Mostek, pułapka na ryby. W ekonomii mamy nic. W magii coś jest? Nie. Okej, okay, tu jest opcja kupowania, tylko że nawet nie wiem jak pieniądze zarabiać. Jakieś ustawienia, ale to teraz nieistotne. I wyposażenie mamy podstawowy kilo, podstawowy plecak, podstawowe rzeczy i innych rzeczy nie mamy. Żeby nie było tutaj, nawet nie wiem co to jest za bardzo. Ale dobra. Okej. Okay. A, zacznijmy od zbudowania pieca, okej, okay, czyli lewy przycisk myszki jak trzymam to macham kilofem i mogę rozbijać wszystko. Równie dobrze można klikać. I dobra, wygląda to, że dalej za wszystkie czynności zbieramy expy, które później znając rzeczy będą służyły nam do tego, żeby rozwijać swoją postać, bo krócej to mogę powiedzieć, że wiem i tak dalej, jest tutaj jakieś właśnie skills, czyli piękne drzewko umiejętności, na razie mamy tylko tyle, czyli zbieranie, które pozwala nam, aha, no wygląda na to, że będziemy mogli zbierać wtedy zboże, buraki, będzie częściej bawełna, tutaj pozwala to robić stal, szkło i dostawać doświadczenie, kiedy coś budujemy, ekonomia, czyli dają po prostu więcej monet, czyli to kuźnie będą dawać monety i dostajemy 40 monet. A tutaj magia, 25% więcej expa, dobra, bierę. Zdecydowanie najpierw magię. Ale dobra. No i cieszę, mógłbym tak powiedzieć na wstępie. No. Będzie to naprawdę taka typowo seryjka na luzie. Nie sądzę, żeby ta gra mogła przestworzyć jakiś stres, jakieś takie większe spiny, cokolwiek. No, po prostu patrzcie, no to wszystko co się tak naprawdę robi, chodzi i zbiera. Ale tak czy siak będę to ogrywał na pewno z wielką przyjemnością, bo nie ukrywam. Ostatnio jakoś tak te wszystkie gry naprawdę wymagające, trudne, jak na przykład Bound by Flame, jak już podaję ciągle jako negatywny przykład. Jakoś tak do mnie nie przemawiają. Owszem, Baldur's Gate pewnie będzie diabelsko trudny i będę mi się przyjemnie grał, ale czasem mam taki okres, że jakoś chętniej gram w takie, no gierki tego typu, jakieś takie spokojne, nie angażujące jakoś wielce, ale tak angażujące to i tak spokojne, przyjemne. Mam nawet powiedzieć, że casualowe po części. Ale mówię, to może być kwestia tego, że po prostu ostatnio dużo się dzieje w moim świecie. I dobrych spraw i złych, chociażby też całe przygotowania do studiowania. Ale dobra, zebrałem trochę rzeczy, to później będę dalej gadał, co jest potrzebne. Cegły, żelazo, cegły, fiber, to jest chyba jakieś włókna, prawdopodobnie z tej bawełny całej. Ale dobra, zacznijmy od piecyka. A pewnie będę żałował, ale niech będzie tutaj. I co to pozwala? Chleb, rybę, mięso, złoto. Okej, okay. Złota jeszcze nawet nie znalazłem, bo już mam przecept. Tak, przecept. Połączyłem receipt, czyli recept i przepis na coś. Ale dobra. I żelazo, dobra. W takim razie na początku maksz. Robimy trochę wungla. Nawet nie wiem, czy będzie mi potrzebny, ale. No ale zrobię. Szybciej, drogi ludku, zbieraj te drzewa, inne rzeczy, ja chcę po prostu pierwszego expa, żeby nauczyć się magii, dostawać więcej expów za wszystko. W ogóle, czy to za jakiś wróżek?
Okej. O, trochę jak spadało, fajne. O, mamy poziom drugi, czyli chyba... Tak, udało się. Są tu w ogóle jeszcze jakieś feats. Wow, jakieś achievementy? Aha, dobra, może lepiej nie będę tego przeglądał, bo jakiś wykop gigantyczny kryształ. Jakaś szlachecka stal lub szlacheckie płótno, 10 ziemi, 5000 monet. Nie, lepiej będzie, jeśli nie będę tego przeglądał, bo jeszcze jakiś spoiler tam znajdę. Zajmę się po prostu skillami. Jak mówiłem, magia wydaje się najsensowniejsza, bo daje więcej expów. I uwaga, 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 wielka chwila. Więcej expów dostajemy, mam jakąś alchemię, gdzie kociołek dostajemy i walkę, miecz i obrażenie zwiększono 1. Czyli tu jakieś walki będą, okej. Okazuje się, że tutaj chyba to jest bardziej rozbudowane niż nawet myślałem. Jest złoto, chcę złoto, dawaj ta, złoto, moje złoto, Okej. Ups. Chyba właśnie walnęłem swój pieceł. Oj, niestety biedny piecyk. Jeśli go zniszczę, to pewnie stracę surowce i nic za to nie będzie. Ale okej. Jak tam jest z kolejnym piecem? Nie wiem, czy będzie to potrzebne, ale postawię już dwa, niech będzie po prostu tak zawczasu. I okej, w tym niech będą cegły? A na cegły potrzeba więcej kamienia, okej. Nie, mam 10 drewna, to jeszcze za mało chyba na to, żebym mógł zrobić porządną produkcję tego wszystkiego, więc skupmy się teraz na kamieniu, drewnie i takich innych rzeczach. I w ogóle patrzcie, świetlik. Nie można go ubić kill-offem. I czyli nie ma niczego, co mogę z nim zrobić. Zapowiada się po prostu, że są one po to, żeby być, czy coś. Dobra, kamienie mam chyba już pod dostatkiem, co na obecny moment. Produkcja drewna, tego jakiego drewna, węgla za wszystko, co mogę, produkcja cegieł. Teraz postawimy żelazo, zobaczę, co będzie z tego. No i miejmy nadzieję, że nie będę robił jakichś błędów, lamp czy czegokolwiek. Oczywiście domownicy już przyleźli, nic wielkiego prawdopodobnie, ale byli. I w sumie nieprawdopodobnie, tylko dosłownie nic wielkiego tym razem, tylko po prostu chcieli przechować parę rzeczy, można powiedzieć, u mnie na szafie. I dobra, tworzymy żelazo, zaraz zobaczymy, co będę mógł w tej kuźni zrobić. Chociaż bardziej bym to chyba nazwał kowadłem po wyglądzie niż kuźnią. A i przy okazji nasza postać jest trochę głodna, to nie wiem. Do paska? I jak teraz? Aha. I teraz mogę zjeść, mogę żreć po prostu sobie jagody. Tak samo mogę 1-2 sobie przemieniać, żeby żreć, okej. Czyli zapamiętać, jagody służą do żarcia, żeby pasek energii odnawiać. Takie oczywiste dosyć, ale jednak moim zdaniem lepiej po prostu się upewnić. Nie daję im dużo, ale na obecny moment chyba nie ma co narzekać, że cokolwiek daje małek. To jest jedyny sposób prawdopodobnie do odnawienia energii. Jaki mamy? No oczywiście poza cytrusami, ale nie sądzę, żeby była wielka różnica między cytrusem a tym wszystkim. Dobra, kowadło postawię w tym miejscu. I co mam tu za recepty? Monety ze złota po prostu. Klucze ze złota i żelaza. Jakaś łopata z 20 sztabek i 20 sztuk drewna. Okej, trochę dużo roboty. Pozwala wykupywać co? Pozwala kopać, żeby móc sadzić rośliny lub wykopywać, lub odnajdywać przedmioty, jakiś slajmowy kill-off. O! Czyli te wszystkie świetliki będzie można do słoika pakować. Jakaś galareta i żelazo. W sumie nazwa slime, tu jelly, sugeruje mi, że tu slime spotkamy, ale pewnie magicznym trafem, tylko tak mi się wydaje, tu nie będzie niczego tego typu. I butelka, szkło i nici. Czyli rzeczy, których jeszcze nawet nie mamy dostępnych, okej. W takim wypadku w sumie chyba powinienem się skupić na tym, żeby naprodukować węgla. Tak, to od węgla zależy wszystko. No i w sumie jeszcze tak, póki jesteśmy przy tym wszystkim, można powiedzieć tak przy początku czy coś, informuję, że z tej gry wyjątkowo nigdy nie będę nic wycinał. Prawdopodobnie, no dobra, no może nie, inaczej, nie będę wycinał na obecny moment, bo na razie nie widzę po prostu podstawy, jak tu cała gierka będzie tego typu. Po prostu
Sądzę, żeby było cokolwiek, co można byłoby wyciąć, jeśli gra ma się o to opierać. A właśnie przy okazji, póki jeszcze pamiętam, to warto byłoby rozwinąć te wszystkie szkile. Tylko co teraz? Więcej roślin, jak widzicie, tutaj mogłoby być przydatne i fajne, ale z drugiej strony ekonomia daje monety. Podejrzewam, więcej monet tworzymy na kwadle. Chcę się tym zająć, to może być dobrym wyborem. I tutaj co mamy? Jakieś skrypty, schowki, coś tego typu i markety. Okej. Okay. Powinienem kupić ziemię i się rozszerzyć. Poszerzyć swoje. Dobra, nieważne. Wiadomo, o co chodzi. Ekspansja tego typu rzeczy. W sumie dostaliśmy trochę, więc prawdopodobnie mogę już teraz coś kupić. 80, 50, tutaj ile? O, 30, dobra, to biorę. Jakiś budynek? Co to jest? O, widzę bawełnę, chyba widzę bawełnę. Nie mogę jej zabrać, serio? O, pewnie węgiel. I co my tu mamy? A, jest wykończona, tutaj mamy, no dalej. Witam w muzeum. Ty przestań wrzeszczeć, że jesteś zmęczony. Nasze kolekcje są raczej, no, niekompletne w tym momencie. Czuj się swobodnie z czym. Nie miej nic przeciwko temu, żeby. Nie mam nic przeciwko, żebyś pomagał, żebyś, no, uzupełniał to wszystko, czy tam. Możesz na własną rękę to robić, dobra. I co? Dostaniesz nagrodę za każdą skończoną, okej. Czyli taki dosyć typowy schemat. Alchemia. Jakieś takie. Nie wiem, co to są za rzeczy, ale okej. Archeologia też. Nie wiem. Grafiki pewnie mi nic nie powiedzą tak naprawdę, ale. Delikatne spoilery to mogą być. Tutaj budowanie. O, cegły. I to chyba było szkło. A poza tym nic z tych pozostałych rzeczy nie kojarzę. Kopanie. Kamień, węgiel, żelazo, złoto. Okej. Może w wolnej chwili tu przynoszę trochę rzeczy. Halo, farma. O, no pokazała się nareszcie. No i teraz nie chcę jak na złość znowu. O, aha. Nie, jakoś tak. Czuję, że jest problem z wykrywaniem tutaj tego wszystkiego. O, jest. Okej, tu pewnie jest burak, jest zboże, to są całe jakieś. No, jak to się nazywało, te bawełny. Jajka jakieś, mleko, papryka, dynia i złote jajko? Możliwe. Zbieractwo. No, włókna. Cytrusy, kwiatki, borówki, kaktusy, jakieś inne kwiatki. Jakaś kartka. Trapping? Aha, czyli wszystkie rzeczy w słoikach, które chyba da się do słoików wsadzić. Dobra. Z gotowania mamy chleb, jakieś suszy, jakieś inne dziwne rzeczy, pizze, kanapki w ogóle. Dobra. Na obecny moment chyba nie ma niczego, co bym mógł wsadzić, więc skupmy się po prostu na najprostszej rzeczy na świecie, czyli na zbieractwie. I może poznam jakieś odpowiedzi na moje niektóre nękające mnie pytania, czy coś. Ten drugi świat, zauważyłem, mało sobie zarasta, pewnie gdybym skupił się na stanie czy coś, po prostu bym, wiecie, nie ścinał tego, nie zbierał, to lada moment bym miał pełne, po prostu pełne pole tutaj, całkowicie drzew, kamieni, innych rzeczy, by nie było jak się ruszyć. Aha. Dobra. Właśnie, tak zapomniałem jeszcze wspomnieć jedną rzecz, niebawem prawdopodobnie ta gra dostanie też tryb wieloosobowy. I powiem szczerze, chciałbym sprawdzić, jak to będzie wyglądało, więc jeśli ktokolwiek z was by miał po prostu Foragera i był chętny na przetestowanie, jak tylko to wejdzie, nawet na odcinku albo prywatnie, nieważne jak, po prostu chciałbym tego doświadczyć, sprawdzić i powiem po prostu, nie chcę z siostrą czy coś, bo jednak, no nie ukrywam, siostra, no jakby to najlepiej wytłumaczyć. O, dobra, mamy slajma. Nie jest jakimś złym kompanem do grania czy coś, ale wiecie, no o, wprost, nawet w porządku. O, dobra, czyli to wyrastało, dobra. Już się strasznie plączę, ale kontynuując, no. Mimo tego, że przyjemnie można z nim grać czy coś, to jednak, a to przez to, że jest jednak siostrą czy coś, to nie zawsze czerpie przyjemność wielką jakąś taką z tego, żeby występowała czy coś. Poza tym
wolałbym nawet nie pokazywać tego, zgrać samemu tutaj, ale osobiście doświadczyć, daj na to podzielić się swoją opinią publicznie czy coś, niż właśnie znowu do kolejnej gry na kanale i ją zapraszać. Wiecie, no po prostu najprościej w świecie. Dobra, zdobyłem level upa. Co to chciałem? Najprościej w świecie, no czasami są rzeczy, do których po prostu nie chce się mieszać, ludzi z tym ma się kontakt na co dzień, takich powiedzmy domowników czy coś, jak już zwykłym nazwę. Dobra, zanim coś, to nie wiem. Jak będzie w tej stali, szkło, coś czuję, że może to być potrzebne. Dobra, czy będziemy mogli robić jakieś rzeczy związane z... no, stolarnią, a tutaj skóra i będziemy mogli szyć lepiej czy coś, okej. I rozdawanie punktów podnawia trochę paska, czy ja coś jadłem, bo już nie pamiętam. Na razie to może usunę. I wiecie co, jak w sumie już jesteśmy przy tym, to może spróbuję... O, kwiatek! Nazbierać te żelazo, kamienie i inne takie rzeczy, już po prostu zanieść do muzeum, bo później mi się tego nie będzie chciało, a tak teraz jestem już blisko celu, to... może będzie nawet lepiej. Dobra. W sumie... na obecny moment mogę powiedzieć, że już chyba gra trochę rozwinęła od kiedy ją ostatnio widziałem. Dosłownie widziałem ją na początkach istnienia w ogóle, jak to pierwszy raz było do publiki dostępne, do testów i tak dalej. W sumie nawet sama nazwa sugeruje jakieś tam nuklearne... są zmiany czy coś. A właśnie, to daje 5 energii, to daje 5, czyli dokładnie tak samo. Przy okazji widzę chyba kolejne złoto, co... nawet nie będę czekał złoto, póki co na monety przerobię, bo chcę mieć więcej ziemi. Wiecie, więcej ziemi to większe powierzchnie do szukania materiałów. Mogę złoto stworzyć? Mogę, dobra, to niech się robi. Ile mam kamienia? Aha, jeszcze brakuje 4, dobra. I przy okazji wybaczcie, się dogadał jakiegoś jakby sensu i ciągle się skupiam na tym, że mówię o tym, ile czego brakuje, ale... po prostu tyle czekałem, aż Forager będzie na jakiejś przecenie czy coś. Wiem, że to nie jest droga grana, ale jednak mówiłem. Najprościej w świecie jestem Midok z nindzą i nie stać mnie za bardzo na takie rzeczy. I teraz po prostu jestem taki podekscytowany masakrycznie tym, że nareszcie mam ja okazję grać w Foragera. Specjalnie staram się właśnie nie sprawdzać, co się pozmieniało, jakie są rzeczy. Na potrzeby tego, żeby móc teraz grać czysto. Jedne co wiem, to, że w sumie kurczaki tu występują jeszcze. Ale to nawet wiem przez to, że jak szukałem sobie jakiegoś czegoś dobrego na miniaturę, to na grafice występuje głowa kurczaka tam z boku, więc... zresztą pewnie wszyscy, którzy będą obserwować moimi miniaturę, będą wiedzieć, o czym mówię. Dobra, jest wróżka, daj moc, dzięki. O, jest kamyk. Chyba wystarczy już, żeby właśnie go zanieść do muzeum. Czy znowu zabraknie? Serio, jednego zabrakło. I przy okazji ile monet, bo już nie pamiętam. Pewnie za mało jeszcze, żeby kupić coś. To ja zdecydowanie za mało. W ogóle patrzcie na tę cenę. 560. Coś mówi, że ta gra będzie też usiana grindem jak Graveyard Keeper. Jeśli tak będzie, to może mój entuzjazm do ogrywania tego minie, tak samo jak z Graveyardem. Ale mam nadzieję, że nie. Wiecie, no, szkoda by było zmarnować potencjał, bo ta gierka moim zdaniem jest naprawdę przyjemna, fajna. Mimo tego, że grafikę ma bardzo prostą czy coś. Bo ja osobiście mogę powiedzieć, że... no, bo nic mnie urzekła i to mocno ta gra. Więc... może nie będę więcej już starał się tutaj gadać o tym, oceniać ciągle, myśleć, kombinować tak w kółko czy coś. I skupię się właśnie na gromadzeniu drewna, bo to jest jedyne, co mi zostało. W sumie drzewa się najczęściej pojawiają, więc zrobię może głupotę max na węgiel. I zbieram od początku. Ale jak mówiłem, ja akurat o drewno się nie bawię, a tyle tych drzew jest, że chyba nigdy nie zabraknie drewna. Jedyne, na co mogę narzekać i mógłbym powiedzieć szczerze, że się obawiam czy coś, o przy okazji poziom. Dobra, tym razem nie wiem, w co pójść. To jakieś skóry, czy jakieś stacje do tworzenia tego wszystkiego, a ja osobiście bym chyba poszedł w zbieranie, w końcu jesteśmy zbieraczem. Łucznictwo? Wrogowie upuszczają monety, kiedy są pokonywane. Nie, zdecydowanie to będę mógł łatwiej zarabiać na tym, chociaż tutaj mamy 4 miejsca na doświadczenie i więcej expa za różne rzeczy. Nie, nie będę ukrywał, ciężki wybór nawet.
Ale raczej pójdę standardowo, powiedzmy, w pieniądze, bo... A właśnie, dopiero teraz zauważyłem, że tu wrogo mam pokazane, ile mam monet. Nie muszę sprawdzać w tych wszystkich dziwnych miejscach. Prawo ja po prostu, jak zwykle, ślepota górą. Ale jakby nie było, 4 dodatkowe miejsca, jak w punku coś mi mówi, że będą nieocenionym wsparciem. I akurat, jak mówiłem jeszcze wcześniej, żelaza nie będę póki co oddawał, po prostu muszę przygotować sobie jakieś lepsze narzędzia, wszystko, i czuję, że żelazo będzie bardziej nawet niż potrzebne. Właśnie przy okazji, fajnie byłoby zobaczyć, czymś robi stal, żelazo, złoto, węgiel. Jak na obecny moment mogę powiedzieć, że zbyt drogie dla mnie, żeby to robić, więc raczej... Na szybko to ja się stalą nie zainteresuję. I dobra. O, jest złoto, jest złoto, jest złoto. A złotu nigdy nie odmówię. I w sumie znaczy to, że będę mógł kupić teraz to... tą ziemię za 50. Przy okazji, ciekawe, co się stanie, jeśli będę kopał, kiedy mi się skończy energia. Aż wezmę i sprawdzę prawdopodobnie. Nic? Serio? Nic się nie dzieje? A tak po prostu mogę sobie kopać bez energii? A, okej, dobra. To mnie bije. Zrozumiałem. Zrozumiałem, więc nie będę kopał bez energii. Cześć, slime. 12 ekstra. W sumie tyle co za spotkanie z wróżką. To jednak pokazuje, że albo te slime dają tego dużo, albo wróżki dają mało. Nie wiem, które bardziej, chociaż patrząc na ilość expa, którą potrzebujemy na następny poziom, to jeszcze póki co chyba to jest nawet w miarę dużo, dobra. Dawaj złoto. I zbieramy dalej. W sumie nawet nie ma o czym mówić, poza tym, że tutaj się zbiera. W sumie jest dosyć taka fajna muzyczka nawet. Oczywiście nie równa się to z tymi takimi naprawdę prawdziwymi arcydziełami, ale przyjemna, żeby tak sobie posłuchać podczas grania i żeby właśnie się zrelaksować czy coś. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, po raz kolejny podkreślam, możecie się nie zgadzać i stwierdzić, że Forager jest grą nudną, bezcelową i w ogóle bez sensu. Ale ja to samo mogę powiedzieć, nie obrażając nikogo, żeby nie było. No daj na takim CS-ie czy coś, więc... Jak mówię, to kto jaką grę lubi, co się komu podoba... Po prostu personalna opinia, ja uszanuję każdą. Ale ja też wyrażam tu swoją, po prostu Forager póki co mnie urzekł, jak już powtarzam, po raz pięciopierdylionowy. I raczej szybko się to nie zmieni. Dobra, dawaj pieniądze. Mam 70. U, to mogę 60 kupić, 50. A dobra, pójdziemy jak burżuje na... Co to ma być? Jakaś wielka skrzynia? Na wysepcie, do której nawet nie mam dostępu. Ja zgaduję, że tutaj trzeba będzie postawić mosty, więc... Po raz kolejny, zbieramy drewno. Drewno to wszystko, co nam zostało po prostu na obecny moment. O, cytrus, jak miło. W ogóle ciekawe, kiedy zaczną się pojawiać nowe rzeczy. Bo akurat obstawiam, to mogę powiedzieć szczerze, że to będzie związane z drzewkiem umiejętności, ewentualnie z ilością wysp. Dajmy na to, kupimy jakąś wyspę, czy tam postawimy i wtedy w tym momencie po prostu się pojawiają, dajmy na to, jakieś nowe rzeczy czy coś. No i teraz... Idziemy tutaj, zobaczmy, co tam jest, poza żelazem oczywiście. Chociaż obstawiam, że pewnie trzeba klucz do niej zbudować i potem można coś tutaj dostać. No nawet w sumie gra sama to powiedziała, więc... Mój nowy priorytet, zbierać się na klucz. Coś czuję, że ta skrzynia będzie w sobie trzymała więcej niż klucz jest wart w surowcach. Chociaż znając życie, to będzie coś niewielkiego, na zasadzie pieniądze i tyle. Oczywiście mogę się mylić, może nie być tam ten kilof slajmowy czy coś. Najprościej w świecie nie wiem po prostu, czego się spodziewać po skrzyniach i innych takich rzeczach. Klucz mogę zrobić? A no mogę. Więc stwórz klucza, a ja w tym czasie zeżrę trochę jagódek, po czym zbieram dalej. W sumie jak już powtarzam znowu, to nie ma nic większego do roboty. W ogóle szkoda, że te krople deszczu nie mają żadnego odwzorowania na tej wodzie. Przyjemnie by byłoby tak widzieć chociażby delikatne efekty. Nie wiem, może kiedyś. Ale dobra, co niestety. O, znowu level up. Jak mówiłem, tak też zrobię. Nie ma co myśleć dużo. To jest super, ale... No cztery miejsca na ekwipunku... Nie. Po prostu to jest bardziej w moim stylu. Łowienie ryb. O. Wędki. I pułapki rybackie łapią szybciej. Dobra. Jej, mam klucza. Mam klucza, dobra. Nawet nie będę czekał, otwieramy. I...
nerdowskie okulary. 20% więcej expa? Okej. Tylko... A, czyli tak po prostu... Jest. Okej. Powiedz mu to, że na mojej postaci tego nie widać, ale okej, fajnie. Jeszcze więcej expów. Ta gra mi po prostu rozpieszcza. Przynajmniej na obecny moment, pewnie potem będę się wkurzał, że 20 lat będę musiał stać kopać złoto, żeby cokolwiek dostać, ale... No. Zresztą przy tym jesteśmy i przy złocie, co nie tutaj. To jest taki kawałek samotny złota. A ta pułapka rybacka co wymaga? O, można mnie postawić. W sumie postawię, zobaczę, czy one mają jakikolwiek sens. Pewnie znając życie, będę mówić jakieś buty czy coś i tyle. Z ich sensu, ale... Popatrzcie, mam kurczaka. Czyli nareszcie się pojawiają nowe rzeczy. Co w sumie potwierdza moją teorię, że... Ilość pojawiających się rzeczy jest proporcjonalna do ilości wysp, które posiadamy. Jeśli tak, to w takim wypadku chyba najbardziej się opłaca skupić na początku na generowaniu monet. I na niczym innym, bo w sumie te monety decydują o tym, ile możemy mieć wysp. No. I tyle w temacie. O, kolejny glutek. Cześć glutek, muszę ci pobić. W sumie te gluty nie są żadnym wyzwaniem. Po części nie ukrywam, to jest takie trochę smutne. O i przy okazji znowu będzie poziom. Strasznie szybko tutaj to idzie. Co jednocześnie mówi wprost, że z czasem to musi spowolnić. Dobra. Poziom 7. Tym razem nie wiem, co wydać. Te rzeczy na pewno są fajne. Tak samo jakieś markety, to wszystko, chociaż... Pieniądze z wrogów. To jest chyba coś, co jest dla mnie teraz najistotniejsze. I... Balisty i łuki będą mogły wystrzeliwać potrójne strzały. Nie, to jeszcze nie na teraz. Szukaj, zobaczymy, czy tutaj się generuje łuk, czy co? Slajmowy łuk. 15 żelaza. Okej. 25 drewna, okej. 25 slajmu. Aha. Trochę widzę, że się nakładałem teksty prawdopodobnie. Po prostu nie wiem, czemu mój ekran nie jest dostosowany do tego, chociaż jest rozdzielczość Full HD. Mhm. I dobra. W sumie... Na obecny moment... Nie wiem, czy jest cokolwiek innego, co mogę zrobić. Więc ja wam powiem tak na spokojnie, że prawdopodobnie skończę ten odcinek poza wizją. Może pozbieram trochę więcej różnych rzeczy. Ewentualnie jeszcze... Nie wiem. Może... Trochę się przygotuję bardziej na to, żeby... Właśnie mieć zapasy... O, piasek. Fajnie. Właśnie na jakieś lepsze zajmowanie się czymś innym niż tylko zbieraniem. No a póki co właśnie już wam dziękuję, mam te 20 parę minut. No i trzymajcie się. Hej, hej.